O, dropik, idę otworzyć. Ej, fajnie by było, jakby dropy były w prawdziwym życiu, nie? No. Cześć. Słyszysz? Słyszysz to? No. Helikopter? To jest to, o czym myślę. Co? Helikopter? No helikopter. Chodź, zobaczymy. Chodź, weź kamerę. Ej! Co? Co jest? Tam jest drop! Co ty chodź, gadasz? Chodź, chodź, chodź. Jaki drop? Co ty masz? Jak w Fortnite, normalnie. Taki niebieski. Normalny niebieski drop jak w Fortnite. Chodź, zobaczysz. Daj kamerę, ja szybciej. Co jest grane w ogóle? Normalnie drop. Normalnie drop, czekajcie. Co? Co jest? Patrz, co to jest? No nie! Ty. Ej, normalnie drop w prawdziwym życiu! Chodź go otworzyć! Tutaj zabierzesz. Szybko. O kurde! Ej, taki ciężki? Mega ciężkie. Co ty gadasz? Chodź. Ciekawe co tam jest. Ej, w opór to jest ciężkie. Weź mi okulary po prostu. O, dzięki. Proszę bardzo. O, fuck. Ej, to jest mega ciężkie, nie wiem. Ale super, ale chodź, musimy to rozpakować. Jestem ciekawa, co jest w środku. Ej, w ogóle co jest grane? Chciałeś dropa i się pojawił. No nie? Ale ja. Może ja też sobie zażyczę dropa. O, ty zażycz sobie. O, chcę nowego MacBooka Pro. Jest? Nie? Nie leci. Kurde, nic nie ma. Trudno. Może nie mam takiego daru. Zabrany drop. Zdrowa, drop jest pokazany. Ej, pokaż w ogóle, jakie ty jesteś wielkości przy nim. I jaki wielki ten drop. Ej, ciekaw jestem, co w nim jest. Jak myślisz, co w nim może być? Nowe RPG? Scar? Nie przyda ci się chyba w prawdziwym życiu. Shotgun! Shotgun się przyda. Do czego? Zobaczysz. Do czego może mu się przydać? W ten sposób prezentuje się drop. Nie wiem, co może w nim być, ale zaraz się już przekonamy. Zostawcie, słuchajcie, 2000 łap w górę, to zrobimy coś następnego, coś fajnego, a teraz, słuchajcie, rozpakowujemy naszego dropa. Dobra, mogę zerknąć? Co to jest? Co to jest? Poczekaj, na razie nie widać. Co to jest? Ej, co to jest? O kurczę. Co? Co tam ma? Dawaj, rozpakowuj. Czy to jest to? Ja wiem, co to jest. Ja też wiem, co to jest. Co to jest? Ej. Ej, czekaj, bo to jest mega ciężkie. To jest od Trzymblasta. Ale sztos, wiesz co to jest? Wiem co to jest, ale super. Ale jestem szczęśliwy. Otwieraj. Ale jestem szczęśliwy. Ej, naprawdę. Będę mógł w końcu nagrywać w mega fajnej jakości. W końcu będą fajne streamy. W końcu, ale mi gorąco. Taki, poczekaj, jestem sponsorzy. Ej, ale się mega cieszę. Dobra. Żeby się tylko nie zepsuło. Ale by była heksa. Ostrożnie. W sumie dobry clickbait by był. Dostałem nowy komputer, od razu się zniszczył. Tylko dobry nogami. Dobra, to trzeba pyk. Ja to rozpakowałem raz w życiu tylko komputer, więc wiecie, dlatego to jest dla mnie takie niesamowite przeżycie. Ale się jaram. O kurde! Ej, wiesz, że to jest szyba? I to jest normalnie szyba. Mhm. Nie jest plastikowe. Słuchajcie, tak prezentuje się komputerek. Wygląda on niesamowicie. To jest komputerek od... Nie wiem nawet jaki, słuchajcie. Dostaniecie na pewno ten komputerek, słuchajcie, w linku, w opisie. Jeżeli jesteście ciekawi, co to za komputer, to jest w linku w opisie, ale spokojnie, jeszcze za chwilę wam pokażę, dlatego że skoro dostaliśmy taki komputer, to oznacza tylko tyle, że czas na to, żeby pokazać wam całe moje studio. Więc chodźcie, pokażę wam. No więc słuchajcie, wszystkie sprzęty zostały już podłączone tak jak należy, więc zapraszam was już do mnie, do mojego pokoju oraz do mojego studia, można to tak nazwać w sumie, bo ponad połowę mojego pokoju zajmuje, słuchajcie, mój sprzęt do nagrywania, także chodź. Teraz wam wszystko opowiem odnośnie całego sprzętu, który tu posiadam, do czego służy i w ogóle po co on mi jest, więc zacznijmy po kolei od green screena. Green screen, który jest najbliżej was oczywiście. To jest tło fotograficzne, które pozwala mi na to, że wycinam się z obrazu i widać tak jakby za mną była gra, a nie mój pokój. Po prostu, najnormalniej w świecie. Bardzo fajne, funkcjonalne naprawdę. Zawsze prawie na nim nagrywam, jeżeli chodzi o gry, jeżeli chodzi o jakieś inne filmy, no to wtedy już go nie używam, bo troszkę przeszkadza. Na razie go złożymy.
bo się nie przyda, tylko zasłania całe studio. Pomożesz mi? Pomóż mi, proszę. Będzie szybciej. Już, nie pomagaj mi. Już dałbym radę samemu. Nie potrzebuję twojej pomocy. Dobra, przejdźmy dalej, czyli do krzesełka. Krzesełko od firmy Genesis. Dostałem je jakieś 2 tygodnie temu, więc w sumie aż tak bardzo nie miałem jak go przetestować. Ale do tej pory, słuchajcie, działa dobrze. Nie mogę usiąść do końca, bo mam tutaj niestety dyktafon, który jest bardzo drogi, nie chcę go zniszczyć. To wszystko z takich zewnętrznych, poza stołem rzeczy. I lecimy po kolei, czyli laptop, ThinkPad mój, pozwalający mi montować filmy, kiedy jestem poza domem. Bardzo przydatna sprawa. Behringer, czyli według mnie najlepszy ze wszystkich interfejsów, jaki może być. Ta firma Behringer jest moją ulubioną. Jakie znasz inne? Co? Dużo jest. No nie wiem, ale Behringer jest najlepszy, nie? No, Behringer jest najlepszy. Mikrofonik Rode NTG1, z którego korzystam już w sumie od ponad roku. A tutaj mamy, słuchajcie, drugi mikrofonik od firmy Genesis. Także go niedawno dostałem razem z całym tym sprzętem, który tutaj leży. To jest mikrofon pojemnościowy, to jest mikrofon dynamiczny. Ten mikrofon zbiera bardzo dużo dźwięków, w sensie nie jest bardzo dużo dźwięków, a zbiera bardzo obszernie dźwięk z każdego miejsca możliwego, dlatego za bardzo mi się tutaj teraz nie przydaje przez to, że nie ma jeszcze, jak widzicie, wygłuszenia tutaj na ścianach, ale ono się pojawi już niedługo. Natomiast ten jest kierunkowy, który sprawia, że jakby zbiera dźwięki tylko o tak, kierunkowo i słuchajcie, on większe częstotliwości łapie, czyli wyższe dźwięki i niższe dźwięki, a ten niestety je troszeczkę ucina, ale generalnie ten na pewno się także przyda do innych nagrywek. Na razie używam tego, póki nie ma wyciszenia. Dobra, zamykamy sobie naszego case'ika i lecimy dalej, czyli słuchaweczki od Genesis Neon 350. No, używam ich tylko i wyłącznie do grania, a tu są moje JBL do słuchania muzyki. I lecimy dalej. Tor 200, taka fajna klawiaturka, która ma tutaj, jak widzicie, zmienne podświetlenie, taki bajerek, jeżeli komuś by się podobało, to słuchajcie, śmiało można zakupić. Tutaj myszka Bloody, jakaś za 70 zł, kupiona 3 lata temu. Po prostu jestem do niej przyzwyczajony i dlatego jej używam. I tutaj, jak widzicie, jest moja druga myszka oraz druga klawiatura. I pewnie was zastanawia, dlaczego w ogóle mam dwie myszki i dwie klawiatury. Otóż słuchajcie, sprawa jest bardzo prosta. Tu jest mój drogi monitor także. Oraz tutaj w tym miejscu, tu pod stołem, słuchajcie, tutaj na dole, jak widzicie, jest drugi komputer. Mój stary komputer. Stara stacja robocza. Słuchajcie, w której mam 2-letnie podzespoły, więc nie jest on może jakiś najlepszy, ale generalnie sprawdza się idealnie, jeżeli chodzi o streamy, do odpalania innych programów, do czytania czatu i tak dalej. Dzięki temu to nie przeszkadza, jakby nie zwiększa pracy procesora dla naszego głównego komputera, na którym gramy. I słuchajcie, przechodzimy do naszego głównego komputera. A w naszym głównym komputerze od firmy Chillblast, słuchajcie, mamy tutaj odpalony nasz komputerek. Link oczywiście do tego komputera także dostaniecie w opisie. I słuchajcie, lecimy po kolei, przeczytamy, co w nim się znajduje. Więc jest tak, jest procesor Intel Core i5-9400F, 2,9 GHz do 4,10. To jest lepszy procesor niż mój, mimo że w moim miałem i7. Czekajcie, wyłączę na razie swój, bo on jest strasznie hałaśliwy niestety. Niech was nie zmyli, że tutaj jest i5, a w tamtym była i7, dlatego że słuchajcie, tam była i7 6700 i mimo to, że tutaj jest niby i5, to i tak ten procesor jest lepszy, dlatego że jest nowszej generacji, słuchajcie. W związku z tym, że jest nowszy, to też jest wydajniejszy. Pamięć RAM 16 GB, DDR4, w tamtym miałem 8, także mamy upgrade'ik kolejny. To jest taki, myślę, że standard już 16 GB. Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2060. Bardzo mi zależało na dobrej karcie graficznej i naprawdę Chillblast się spisało w... Naprawdę, to jest dobra karta graficzna. Ona kosztuje tam około 1600 zł, coś takiego, więc naprawdę ta maszyna to jest dobry sprzęcik. Jeżeli chodzi o pamięć, 250 GB SSD, której mi niestety brakowało w starym komputerze. Nie miałem w starym komputerze SSD. Jest mega ważne, żebyście to mieli, ponieważ to zwiększa wydajność wszystkich programów, które po prostu instalujecie. I na przykład ja robię tak, że nagrania magazynuję na HDD, czyli na po prostu pamięci, która nie jest aż taka szybka, a natomiast na SSD instaluję wszystkie programy, które po prostu są używane bardzo często, mianowicie jakiś OBS, Fortnite,
Photoshop, Premiere Pro. Czemu jestem tak blisko? Dobra, lecimy dalej. Windows 10, co jest już normalką. Chyba każdy komputer ma Windows 10. Ten komputer na firmie Chillblasta kosztuje 6100 zł. No i co tu dużo wam mówić? Co tam mogę wam jeszcze powiedzieć odnośnie mojego studia? Brakuje tutaj wyciszenia, tak jak mówiłem. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to wam średnio mogę pokazać, dlatego że tam jest mój softbox, który niestety, ale no na razie tam jest. Normalnie on stoi tutaj, w tym miejscu i jest skierowany do góry, żeby pokazywał na sufit, ponieważ wtedy to światło się odbija od sufitu i rozprasza się na cały pokój po prostu, że wszystko jest ładnie oświetlone. Natomiast tutaj mamy ledzika na twarz, żeby po prostu nie było żadnych skaz na twarzy i tak dalej, żeby fajnie, ładnie wszystko wyglądało w kamerce. Tu jest kamerka internetowa, której bardzo rzadko korzystam. Na streamach możecie zobaczyć, że z niej korzystam, ale generalnie korzystam z kamery tej, którą właśnie teraz mnie mój tata nagrywa. Ha! I teraz mindfuck, bo nikt nie wiedział. No generalnie, jeżeli chodzi o całość, to zamyka się mniej więcej, nie zamyka się nawet, jest troszkę powyżej 15 tysięcy warte, razem z tym komputerem nowym oczywiście, więc no troszkę to kosztuje wszystko, ale myślę, że warto, spisuje się idealnie wszystko jak trzeba. Teraz na przykład tata mi kupił ten mikrofon krawatowy, jeszcze to dochodzi do nowego studia i mój dyktafon nowiutki, fajny sprzęcik, nie? Patrzcie, to na tym was nagrywam. No i to wszystko. Więc dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że rozwiałem wszelkie wasze wątpliwości. Odpowiedziałem na wszystkie wasze pytania odnośnie tego, jaki sprzęt tutaj się znajduje, z czego korzystam i tak dalej. No i słuchajcie, subskrybujcie mój kanał, zostawcie łapy w górę. Widzimy się już następnym razem. Hejo.